Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj chciałem pokazać, co zdążyłem zakupić przez ostatnie kilka dni. Pierwsze, co takie największe, czy tam najważniejsze dla mnie, to była papa na dach, na deskowanie. Zakupiona w Castoramie, w sumie z polecenia, sprawdzona. Firma Matizol. To jest na tym SBS-ie, czyli na tym lepszym zbrojeniu, czy tym podkładzie, nie wiem jak to tam się nazywa. Nie jest za gruba, bo jest 2,2, ale myślę, że zda egzamin. Kupiłem 20 rolek, to jest praktycznie cała paleta. Były tam małe problemy z dostawą, bo u nas tutaj nie było. Musiałem kurierem zamawiać. No troszkę trzeba było dołożyć do tego interesu, ale i tak cena wyszła dobra, bo 113 zł czy tam 114 kosztuje jedna rolka 15-metrowa. Także z tego jestem zadowolony. Jeszcze dokupiłem w ostatnim czasie wąż do przyłącza do wody. Tutaj jest taki, firma Wawin. 32 średnica i ścianka trójka. Także tu jest 40 metrów. Też udało mi się pozyskać w dobrej cenie. Tutaj też taki zestaw, żeby to połączyć. To jest tam, co jest u mnie, ta studzienka. Tu będzie ten zawór skażeniowy. Wkręcam w to. Zawór spustowy. Tutaj jest ta przejściówka na wąż. Idzie wąż i dalej już tymczasowo wyjdzie mi w domu, tam w kotłowni. Tak będzie wychodzić ze ściany. Jakiś taki zawór czerpny, ocynkowany, też Wawin. Także myślę, że to będzie działać. No i dzisiaj jeszcze dojechałem i gwoździe, też do deskowania. Zamówiłem na Allegro. Po prostu no, tam znalazłem najtaniej takie gwoździe. I to są skrętne. Z firmy. Nie wiem, czy reklamować, czy nie, bo jeszcze ich nie użyłem. Firmy Sigma. Wagowo jest tyle, ile powinno być. To skręcenie. Nie wiem, czy będzie widoczne. Coś tam widać? No jest tego skręcenia. Myślę, że będą lepiej trzymać. Także na razie kupiłem 10 kilo. Na pewno będzie mało, ale jak wykorzystam, będę wiedział chociaż ile jest mało. I jeszcze kupiłem gwoździe papowe, już od razu z podkładkami, też z tej samej firmy. Już mają podkładki gotowe, 3 cm długie, także myślę, że będą akurat. Gdzieś tam wyczytałem nawet na jakimś forum, że najlepiej jak te czubki gwoździ troszkę wystają, tak jak jest 2,5 deska plus papa, także coś tam powinno się wysunąć. Także takie są opinie. Tu jest nawet etykietka od tego kartonu. Nie pamiętam ile już było, ale za 10 kg tych gwoździ, tych skrętnych i 10 kg tych popowych dałem 340 zł. Nie 340, 240. O, taniej trochę. Dużo czy niedużo, nie wiem, bynajmniej wszystko jest ocynkowane. Także myślę, że powinno być ok. Także to by było tyle. Kupiłem jeszcze koncentrat impregnatu do drewna. To już nie będę pokazywał. Tam jest 10 kg i będę chciał to drzewo na więźbę poprawić jeszcze po swojemu. Nie wiem, czy trzeba, czy nie trzeba. Ja wolę to zrobić i jak ono leży, a nie na dachu. Może jakiś filmik zrobię, jak będę to impregnował. Spróbuję dwoma sposobami, pędzlem, natryskiem, może jeszcze nawet wałkiem. Zobaczymy jak to będzie szło. I zobaczymy jaka będzie pogoda. Także na tą chwilę taki krótki film zakupów. Pozdrawiam i do zobaczenia.